I on, nie pytając, mówi, kosztorys masz? Nie czytając tego kosztorysu, to był na kartkach dwóch formatu A4 w kratkę zrobiony długopisem, tylko wziął i od razu na rogu napisał Wydział Finansowy, dyrektor Kolasiński, przydzielić. 22 miliony. 22 miliony. Ile był roczny, ile wynosił roczny budżet wtedy? Gminy 12,5 miliona. Pamiętam pierwszych gości, między innymi pan Duda był, a z Dudową piekłem ciasto. Rosły dzikie porzeczki przy budynku. Poszedłem, wyłamałem taką różdżkę, odliczyłem 5 kroków od tego budynku i zacząłem udawać, że ja mam... I ku zdumieniu mojemu i tych robotników... Dzisiaj rozmawiamy ze Stanisławem Stefańskim, bardzo barwną postacią związaną z Kowarami, Mysłaczowicami od wielu lat, także Jelenią Górą. Pan Stanisław kiedyś był dyrektorem zarządu eksploatacji zasobów komunalnych w Kowarach, był również naczelnikiem Mysłaczowic, pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze. Ale jak pana historia tutaj się zaczęła? Skąd pan się tutaj wziął na naszej terenach? Przyjechałem na tę ziemię w 1963 roku, wówczas jeszcze na nakaz pracy z mojej szkoły. Absolwenci byli... Gdzie pan wcześniej mieszkał? Mieszkałem w Zionogórskim, a urodziłem się w Kieleckim. Tylko, że taki los był, no były czasy wojenne, że Niemcy nam spalili dom, ojciec działał w AK, ojciec był ojciec brał udział w rozbiciu posterunku żandarmerii między innymi, tam gdzie mieszkaliśmy, to się nazywało Nowy Korczyn, tam i ojciec niestety w 1945 roku były takie tworzone grupy i ojciec jako z pięcioma kolegami, działaczami przyjechał tutaj na zachód i został pierwszym starostą w Kożuchowie. Ale na ojca był zamach, bo ojciec nie chciał wstąpić do PPR-u i kazali mu, że tak powiem, zrezygnować, ale ojciec nie chciał zrezygnować, bo nie było powodów, żeby rezygnował. Też zajmował się aprowizacją wysiedlania Niemców, ale na ojca była zasadzka zorganizowana, a mieli jeden rower. I tym rowerem kolega jechał, żeby przygotować na kwaterze coś do jedzenia. I przyjechał tym rowerem i jego zastrzelono. To miał ojciec był zastrzelony. Ojciec ten czas rzucił to wszystko, wyjechał na wieś, sąsiednią wieś. Objął tam go. Kto zrobił ten zamach? Proszę? Kto zorganizował zamach? Do dzisiaj nie wiadomo. Prawdopodobnie, bo to ojciec mówi, że to z PPR-u, bo to nie PZPR, tylko PPR był w 1945 roku. Kazali wstąpić ojcu do PPR-u i mógłby być dalej starostą, ale ojciec nie chciał. Powiedział, nie po kolei mi. Oni wiedzieli, że ojciec był w AK, że przyjechał z tą grupą, która miała przejąć władzę. I wyjechał wtedy z tamtą? Z tamtą wyjechał. Ja się urodziłem w bunkrze. W bunkrze na słomie, tak mi matka opowiadała, no bo dom Niemcy nam spalili, bo matka przychowała dziecko żydowskie, dziewczynkę 11-letnią. Podczas pacyfikacji miejscowości Skalbmierz zostali Żydzi gdzieś tam spędzeni do jakiegoś kamieniołomu i zostali rozstrzelani. Ona gdzieś tam się spod stosu tych trupów, nie była ani ranna, ale była pokrwawiona. Szła, to był miesiąc. Kto rozstrzelał Żydów? No Niemcy. I w 44 albo tak, w 44 roku to dziecko szło nocami. I był kopiec, mieliśmy ziemniakami, kopce nie były takie jak tutaj robione, tak, tylko były w ziemi takie doły, były słomą zakryte, przykryte deskami i matka poszła rano po ziemniaki i patrzy, dziecko skulone siedzi, zakrwawione, no patrzy, dziecko żydowskie, przyprowadziła do domu, nakarmiła, ale bała się sąsiadów, bo to różnie było i... To było bardzo ryzykowne. Bardzo ryzykowne było i dziecko... bo mieli, już było moich trzech braci starszych, no mieli po 8, najstarszy brat miał chyba 11 lat, tą Żydóweczkę matka ostrzygła na chłopaka, przebrała go ten i ona tam była prawie rok, prawie rok.
i ktoś zadenuncjował, przyjechała żandarmeria, ojciec zdążył z bratem uciec z domu, no bo ojca by też rozstrzelali, matkę z dziećmi pod dom postawili do rozstrzelania, zabrali tam świnie, krowę. Hitlerowcy? Proszę? Hitlerowcy to zrobili. Tak. Ukraińscy żandarmi ukraińscy, bo tam był posterunek jakiś. I kazali tej dziewczynce uciekać. Ona wiedziała chyba, że będzie, bo ona nie chciała uciekać tyłem, tylko znaczy tylko ona rączkami się zastawiała, jak matka opowiadała, i tyłem się cofała, ten pistoletu zastrzelił ją. A dom podpalili i matkę chcieli rozstrzelać z dziećmi. Matka, dopiero sąsiadki tam przyszły, starsze kobiety, mówi, proś, mówi, może oni zrozumią, może masz małe dzieci. Matka zaczęła prosić tamtego kamandira całego, objęła za nogi, gdzieś tam buty całe, no to kazał uciekać z tymi dziećmi. To brat mi opowiadał, który miał 6 lat, uciekali, to w grudzień był. Mówi, było zamarznięte, a butów nie było, tylko miał drewniaki, te drewniaki mu przeskazały po tych grudach. To zdjął te drewniaki na bosaka. To matka uciekła 1,5 kilometra, było takie miasteczko, ten Nowy Korczyn. Szła tam, bo tam Wisła płynie, zawałem Wisły, krzakami tam, chowała się w tych krzakach. Pod wieczór do tego miasteczka, bo tam mieliśmy rodzinę, wyszła, to osiwiała, w ciągu 6 godzin osiwiała. Ale się... Pana rodzina została i tam pan się urodził. Tak, i no, w 45 miałem 2 tygodnie, jak mnie w Beciku przywieźli tu na zachód. Panie Stanisławie, i teraz wróćmy do pana taty i pana rodziny. Po okresie tym w Kożuchowie, tak, gdzie był starostą, przyjechaliście do Mysłakowic? Nie. Ja bez rodziców tu przyjechałem. Ja przyjechałem sam. W 63 roku skończyłem szkołę w Nowej Soli zawodową. No i tutaj kupiec mnie kupił do... To się okazało... Nakazy pracy. Nakazy pracy. Kierownik kadr z Orła przyjechał, potrzebował pracownika. I, że tak powiem, dostałem nakaz pracy do tych Mysłakowic. I w 63 roku przyjechałem tutaj. I tu pracowałem od szeregowego robotnika, ponieważ przez 20 lat pracowałem w zakładach Orzeł, ale w związku z tym, że no, chciałem mieć wykształcenie inne niż ślusarz, to skończyłem technikum włókiennicze w Bielawie zaocznie i później miałem drogę otwartą do awansu. Byłem podmistrzem, mistrzem, brygadzistą. I w końcu zostałem kierownikiem działu socjalnego. A w międzyczasie rzuciłem się w wir działalności młodzieżowej, społecznej. Byłem radnym przez 20 lat w gminie Mysłakowice. Byłem wiceprzewodniczącym gminnej rady. No i w 1984 roku zaproponowano mi kandydowanie na naczelnika gminy. Zaraz do tego przejdziemy, ale praca w Orle przez tyle lat, gdyby pan mógł coś o tym powiedzieć, bo to był potężny zakład. Tak, 3,5 do 3,5 tysiąca momentami zatrudniał, same kobiety, znaczy 85% to były kobiety. Tkalnia, przędzalnia, inne wydziały pomocnicze, były dodatkowe, mieliśmy 3 zakłady, między innymi bielnik w Kowarach, bielnik w Miłkowie i kotonina w Czerniawie, o. Ale później zrezygnowano z kotoniny, zrezygnowano z bielnika w Miłkowie, tylko funkcjonowały te 2 zakłady do końca. Przeżył pan w Orle stan wojenny. Jak pan to wspomina? Stan wojenny, w stanie wojennym pracowałem w gminie, ale znaczy w stanie wojennym zajmowałem się, bo rozwiązano związki zawodowe, Solidarność, która już tam działała. Ja się zajmowałem tym, czym się zajmowały te organizacje, a więc przejęłem wszystkie aktywa, pasywa tych organizacji i zajmowałem się pomocą pracownikom, a więc zorganizowałem kolonie, półkolonie, w czasy dla pracowników, to nie było łatwe. Panie Stanisławie, jeżeli chodzi o ten stan wojenny, czy tam były jakieś represje, czy Solidarność tam działała aktywnie?
owszem, działała, ale nie mogę powiedzieć, że tam jakieś takie były sytuacje. No było 5 aresztowanych, ale to byli bardzo młodzi ludzie. To byli właśnie działacze Solidarności związani z zarządem Solidarności. A za co aresztowano? Kolportowanie ulotek, maszynę ukradli, znaczy chcieli posiąść, ale gdzieś tam schowali. No i na to ktoś w zakładzie, bo w zakładzie też byli różni ludzie. Ktoś doniósł na nich. No i tych chłopaków aresztowali. Między innymi takie słynne nazwisko teraz jest chyba starostą jeleniogórską, pan Kleśta. Przewodniczącym Rady. Tak, przewodniczącym Rady. Pan był w tej... Tak, w tej grupie był. To byli bardzo młodzi chłopcy, ich aresztowano. Dostali wyroki, nieduże, ale tam chyba w granicach od pół roku do półtora roku. Ale podobno pan pomógł komuś wtedy. To znaczy ja nie byłem przez nich, że tak powiem, lubiany, bo ja byłem utożsamiany z systemem. Ale jedna z pracownic, która u mnie pracowała w dziale socjalnym, miała narzeczonego, który był tam, że tak powiem, nie wiem, czy sekretarzem, czy tego zarządu zakładowego, i jak go aresztowali, ona się zajmowała zbieraniem pieniędzy dla więźniów, to były więźniowie, jako więźniowie polityczni, i składki na tą podziemną Solidarność. Na trop wpadło SB i pamiętam, ona była taka wystraszona, młoda dziewuszka, i mówi: Stasiu, pomóż, co robić? Ja mówię: schowaj do mojego biurka, ja wychodzę, schowaj to wszystko do mojego biurka. U mnie nie będą szukać. Listy, u mnie nie będą szukać. I mówię: ja zamykam, nie ma, koniec. Ja nie patrzę, co ty tam masz, mnie to nie interesuje. I rzeczywiście od tego momentu zdobyłem takie troszeczkę zaufanie. Zaufanie, że ja z nikim nie współpracuję, chociaż... Być może to potem miało znaczenie dla pana kariery, ale do tego dojdziemy. Tak. Wspomniał pan, że został pan naczelnikiem, czy zaproponowano panu funkcję naczelnika w gminie Swatowice. To był 84 rok. Ja początkowo nie godziłem się, bo to miałem być powołany na wniosek Komitetu Wojewódzkiego. PZPR i Komitetu Gminnego. Z czym się nie mogłem zgodzić. No ja byłem ten czas młodym człowiekiem. Wiedziałem, czym to jest. Będę ciągle utożsamiany, że tak powiem, no, z tym ustrojem politycznym, którym się urodziłem, wychowałem. I w związku z tym powiedziałem, że jeżeli będę miał być naczelnikiem, to ja bym bardzo prosił, żeby były wybory. I rzeczywiście dano mi kandydata z ZSL-u, to się tak nazywało, i wygrałem z nim w Cuglach. Znaczy niedużo, stosunkiem głosem 21 bodajże do 18 czy 19, i tak zostałem naczelnikiem. No i później jak zostałem naczelnikiem, rzuciłem się w wir pracy, bo musiałem się uczyć wszystkiego od nowa, bo ja nie miałem jeszcze wyższych studiów, chociaż starałem się... Zaocznie pan studiował. Tak, najpierw starałem się na Wydział Prawa we Wrocławiu, notabene zdałem egzaminy, ale dyrekcja nie wyraziła zgody, bo musiała wyrazić zgodę. Dyrektor, pamiętam, już nieżyjący dyrektor Strycharski, mówi: nam tu, panie Stefański, potrzeba inżynierów, nie... Orle pan. Tak, nie ten. No i ja byłem przekonany, że jakoś mi się uda, nie? Skoro zdałem, a zdałem wysoką ocenę, miałem 4+, a 5 było maksymalnie, ale nie byłem ani popierany przez partię, jak szedłem na takie te studia. Tak, że trzeba było mieć, poparcie, żeby studiować, poparcie. I powiem panu anegdotę, bo na egzamin zdawałem z byłym komendantem wówczas milicji, Skowar, nie będę mówił nazwisko, i powiem panu taką ciekawą rzecz. Siedziałem sam w ławce, bo jako wchodziłem na salę i mi tam asystent, powiem, sali Balcara czy coś takiego, taka aula duża, i
wszyscy siedzieli po trzy rzędy tych, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, a ja, pyta się mnie asystent, a pan wysunięty, a ja nie wiedziałem, co to znaczy, a wysunięty to było poparcie, albo administracja, albo komitet wojewódzki, albo ten. Ja powiedziałem, że broń Boże, ja nie wiedziałem, o co chodzi. No to do tej ławki. Sam siedziałem w ławce, jeszcze ławka była z tyłu i przede mną pusta. I pamiętam, ten komendant, bo nie znaliśmy się, i pamiętam, zdawaliśmy język rosyjski, jakieś testy żeśmy rozwiązywali. Było półtorej godziny, ja pisałem ten test, szybciutko rozwiązałem i się nudziłem. I pamiętam, jak on mi tym długopisem w plecy mówi, Stasiu, napisz mi te by, bo ja tych bukiew ruskich nie znam, jak się duże by pisze. No ja mu napisałem, to była taka śmieszna rzecz. No i on zdał i skończył studia, a ja... Bo był wysunięty. A ja pamiętam we wrześniu dostaję kopertę, patrzę Uniwersytet Wrocławski, byłem przekonany, że już dostałem rozpiskę na zajęcia. Otwieram kopertę, a tam zaświadczenie, że z braku miejsc, nieprzyjęty, proponują mi Uniwersytet Warszawski. No nie mogłem Zmysłakowi zjeździć do Warszawy, skoro mi zakład nie wyraził zgodę na refundowanie. Co udało się panu studiować? I jak zostałem naczelnikiem, Komitet Wojewódzki zaproponował mi studia wyższej Szkole Nauk Społecznych, tak? Tak, 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 tak. To nie była partyjna, bo tam i dyplomatów kształcono, ale mnie zaproponowali uczelnie w Moskwie. I powiem szczerze, że żałuję, bo tam były bardzo dobre warunki. W ciągu 3 lat można było skończyć studia i mieć tytuł, jak to się nazywało u nich, ale coś tak. Czego pan żałuje, że to nie wyszło z tym studiem? Nie, ja w tym czasie tak, moja żona była w ciąży, ja byłem młodym człowiekiem i pojechałem na egzamin i zdawało się egzamin z historii. W Moskwie się zdawało? Nie, w Polsce, w Warszawie zdawaliśmy na ulicy Rozbrat słynnej, bo tam później się mieściło siedziba SLD. No i proszę pana, egzaminy trwały 2 dni i poszedłem na te egzaminy, zdawałem u profesor Koperdowej i pamiętam do dzisiaj pytania, żeby życiorys Hanki Sawickiej Szapiro i Janka Krasickiego. No przecież ja byłem działaczem młodzieżowym, przecież byłem nawet odznaczony krzyżem Janka Krasickiego. Przecież dla mnie to było oczywiste. I ja zacząłem takie herezje opowiadać, bo ja nie chciałem zdać. I ona mnie, proszę, nie, co pan takie głupoty opowiada? Pan działacz młodzieżowy, bo tam wyciągali, żeście mieli wszystkie dokumenty. I ja przychodzę i ja mówię, pani profesor, ja nie chcę zdać, bo ja nie chcę jechać do Moskwy. To trzeba było tak powiedzieć. I nie zdałem. Zdało się. Tak, ale minął rok, z powrotem mi proponują Wyższą Szkołę Nauk Społecznych. I pojechałem, zdałem tam egzaminy, zdawało się z matematyki, bo ja byłem na kierunku ekonomicznym. I nie chciałem, bo tam były studia socjologii, dyplomacji, bo tam przygotowano kadrę na ambasadorów. I ja mówię, że ja jeszcze nie pamiętam, jaki kierunek był. Ja był też politologiczny, ale ja nie chciałem. Ja chciałem, mówię, no ekonomista, no to jest zawód jakiś konkretny. I był pan naczelnikiem dojeżdżającym na zajęcia? Tak, na zajęcia, raz w miesiącu, 3-4 dni w Warszawie. Panie Stanisławie, wróćmy teraz do Mysłakowic. Jak się panu pracowało jako naczelnik i co pan osiągnął w tym czasie? No było trudno, bo w ten czas budżet był... Mimo latach 80. 80, tak. Nie było pieniędzy, bo myśmy dostawali dotacje. Teraz to się też dostaje dotacje, ale ten czas to były. Wszystkie środki szły z podatków do budżetu państwa i budżet państwa trzeba było raz w roku jechać na taką dużą komisję do Urzędu Wojewódzkiego i się ustalało potrzeby. To znaczy ja przygotowywałem potrzeby, a oni mi wspaniałomyślnie przydzielali na to środki. Przydzielali bądź nie przydzielali. Po prostu teraz jest samorząd. Samorząd ma tak, swoje pieniądze tak, w dużej mierze. Tak. A wtedy po prostu to nie był samorząd, tylko to była administracja państwowa zależna ściśle od... Tak, dokładnie. I nawet była taka historia, że
Wygrałem w konkursie mistrz gospodarności na szczeblu centralnym 2,5 miliona i za to rozpocząłem budowę kaplicy. Była już ku końcowa i potrzeba mi było na wystrój 800 tysięcy. Kiedy zwróciłem się do tej komisji, że potrzebuję 800 tysięcy, to przewodniczący komisji kazał zawiadomić prokuraturę, że ja nie mam zezwolenia na budowę. Bo ja źle się wyraziłem, bo ja zawsze mówiłem, że to jest dom przedpogrzebowy, a tam na tej komisji powiedziałem, że kaplicę buduję. No jak to? Naczelnik gminy kaplicę buduje? Ja powiedziałem, że w tej kaplicy będą wisiać trzy wizerunki. Będzie taki pała taka dla tych, co nie wierzą i będzie to zasłonięte, będzie krzyż i będzie ikona jakaś rosyjska, że jak na przykład będzie pogrzeb katolicki, to tylko odsłonimy krzyż, a jak będzie chowany ateista, to tą pałę, nie? No i to może go rozsierdziło i kazał zawiadomić prokuraturę, że ja nielegalnie buduję. No ja tłumaczyłem się z tego, że to jest cmentarz komunalny, a ponieważ podlega gminie, to ja sam sobie wydałem zezwolenie. No i tak, taka prawda była. No i dokończyłem. Biskup wyświęcił, ale to już nie za mnie, to już za panią Zakrzewską bodajże, bo ona tam była. Nie, nie, ona była po mnie. Ale chciałem pana zapytać też o inne wydarzenia podczas pana kadencji jako naczelnika, bo chyba wtedy, o ile dobrze pamiętam, powstała szkoła. Tak, chyba? Tak, wybudowaliśmy, za mojej kadencji została wybudowana szkoła ośmioklasowa w Łomnicy. To wówczas nazwałem to budowę na miarę XXI wieku, bo były przestronne sale, wyposażenie, było już wyposażenie komputerowe, 10 mieszkań dla nauczycieli, miasteczko ruchu drogowego obok. Gdzie wcześniej była szkoła w Mysłach Powiedzeniach? Bo ten kontrast, myślę, warto... Szkoła mieściła się w budynku... Szkoła w gminie Mysłakowice, to miałem na myśli. Nie w Mysłakowicach, tylko w gminie, prawda? Nie, szkoła... W Łomnicy, gdzie była wcześniej? Wcześniej była szkoła w jednym z pałaców, gdzie teraz jest własnością pani Elizabeth von Schuster, tak. Kuster, tak. I tam się zaczął walić strop i trzeba było szkołę przenieść. Mi się udało wydzierżawić budynek pani Nowakowskiej, dosyć duży budynek i tam żeśmy umieścili szkołę. Dzieci uczyły się na dwie zmiany, warunki trudne, ale no i zaczęliśmy proces w związku z zamiarem budowy szkoły. Oczywiście były różne kłody, ale udało mi się przekonać wówczasnego, miałem takiego swojego zwolennika, kuratora Machoja, on później był w Austrii, był, nie wiem, ambasadorem czy konsulem, o. I wicewojewodę Leszczyńskiego, a to był rolnik, a on lubiał gminę Mysłakowice, bo przyjeżdżał sobie na pola, ja go oprowadzałem, no i miałem takich, ten, i... Lobbystów. Tak, lobbystów i udało mi się w ten czas załatwić środki. Ja nie wiem, jakie, bo na dzień dzisiejszy nie umiem powiedzieć. Udało mi się 5 hektarów pola od dyrektora PPH, bo tam było takie przedsiębiorstwo hodowlane i te pole było w środku wsi. Ja mówię, słuchaj, po co ci te pole? Ja mówię, tu krowy zawsze narzekasz, że rolników szkody ci robią. Przekaż mi. On mi przekazał to. I pamiętam, jakąś jesienią w 85 roku na spotkaniu wojewody i kuratora z mieszkańcami. Oczywiście ja przygotowałem mieszkańców, żeby mieszkańcy byli za mną. Oczywiście to było spontaniczne, było ludzi tyle w tej szkole, że jeszcze na zewnątrz stali. Podstawiliśmy bryczkę z końmi i wymogli na tym, żeby wojewoda powiedział, że się zgadza. No słowo było, a tym bardziej Leszczyński to był taki stary, przedwojenny działacz z PSL-u. I jak powiedział, że da słowo, to słowa dotrzymał. I myśmy go w tą bryczkę wzięli, zawieźliśmy na te pole, rósł owies, to przysłowiowe, to jak w tej piosence Rżycko, a tu będzie San Francisco, i mieliśmy taki pal przygotowany i on, ten pal, ja, ten wojewoda Machoj, wbijaliśmy ten pal, że tu będzie szkoła. I jest.
A jak było ze stadionem? Bo to też chyba ciekawe. To samo, no stadion w Mysłakowicach. Pan załatwił pieniądze na stadion. Tak, to było też ciekawe, bo to się 88 rok. To znaczy gmina miała pewne koncepcje budowy stadionu, bo mieliśmy, bo nie mieliśmy boiska, bo boisko nam zostało zabrane, pod obwodnicę karpacką i w związku z tym no nie mieliśmy stadionu, ale w centrum Mysłakowic też rolnik nam odstąpił chyba z 5 hektarów pola, czy ten czas żeśmy przejęli od jakiegoś rolnika, bo ten rolnicy musieli zdać na Skarb Państwa. I udało mi się ten teren ogrodzić, zabezpieczyć pod stadion. Nawet mieliśmy dokumentację, tam orzeł nam pomagał. Orzeł nawet chyba sfinansował część dokumentów, ale nie mieliśmy pieniędzy. I teżśmy planowali na dalsze lata. Oczywiście trzeba było przekonywać radę za każdym razem, żeby coś tam dała. To na ogrodzenie, to na to. I w końcu jest 88 rok, jest 23 lipiec, przyjeżdża przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego z Jeleniej Góry. Nie będę nazwiska wymieniał, bo on, znam go dobrze, jeszcze żyje. I mówi, słuchaj Stasiu, mówi, wojewoda zadecydował, że u ciebie będą dożynki wojewódzkie. Będzie 4,5 tysiąca ludzi, delegacje ze wszystkich gmin, władze wojewódzkie i u ciebie będą dożynki. My część tego, reszty gminy tam się dołożą, bo to wieńce, jakaś aprowizacja i tak dalej. No i mnie to oburzyło. Ja mówię, słuchaj, ja nie mam stadionu, gdzie ty chcesz? Przecież mam stadion. Ja mówię, to chodź ci pokażę. Miałem malucha, wsiedliśmy w tego malucha. Z tym maluchem to też była śmieszna sprawa, bo ten maluch mi wojewoda wcisnął na tym, bo ja jeździłem rowerem po gminie, składakiem. Byłem jedynym naczelnikiem, który rowerem jeździł. Ktoś doniósł do wojewody i wojewoda mnie kiedyś zaprosił, mówi, słyszałem, że ty rowerem jeździsz po gminie. I tak. No było to daleko, bo na przykład z Mysłakowic do Karpnik to jest 12 kilometrów, to czasami się w nocy wracało, pod górkę się wracało i daje mi talon, ale na trabanta. Ja mówię, panie wojewody, ja trabanta nie chcę, ja w ogóle nie mam prawa jazdy. A mówi, co ty tam i tego, i mówi, to masz malucha. Dał mi, to był talon, trzeba było sobie tego malucha wykupić. Dostałem ten talon, no i wykupiłem. Prawo jazdy jako ekstern zdałem. Eksternista zdałem w ciągu miesiąca. Do dzisiaj mam prawo jazdy, nie miałem żadnych wypadków, jeżdżę. No, ale wracam do tego stadionu, no i sytuacja jest tego rodzaju. On zobaczył ten stadion, mówi, mnie nic nie obchodzi, dostaniesz pieniądze, wybudujesz stadion. Ja mówię, chłopie, do września jest 23 lipiec, stadion wybuduje, ale mówię, ciekawa propozycja, my no trzeba brać to, co dają. I za pół godziny dzwoni wojewoda, Samol, mówi, słuchaj, jak tam? Ja mówię, zgadzam się, ale mówi, wie pan, panie wojewodo, ten stadion to będzie kosztował ponad 20 milionów. Jutro o godzinie 9 przywozisz kosztorys. Ja mówię, dokumentację mamy, ale mówi, to jutro przywozisz kosztorys. Ten kosztorys z takim dziadkiem, inżynierem. Ja trzymałem to od Oli, liczyliśmy to wszystko, mierzyliśmy, wyznaczaliśmy te płyty stadionowe. I pojechałem, ale na wszelki wypadek wziąłem ze sobą przewodniczącego Rady Państw, Rady Gminy. To był taki staruszek. Gminnej Rady Narodowej dokładnie. Tak, Gminnej Rady Narodowej. Pojechałem. Notabene się 5 minut spóźniłem, bo mi w Dąbrowicy zamknęli szlaban i pamiętam, że się spóźniłem 5 minut. A pan Samol nie lubił tego. A pan Samol bardzo nie lubił, był bardzo punktualny, ja wiedziałem o tym i strasznie się denerwowałem, ale jakoś przyjechałem spocony, wpadam do gabinetu i do pani Lidzi, bo to jego sekretarka, a pani Lidzia mi z wielkim ten mój, że siedzi, on już czeka. Drzwi były otwarte, siedział Samol, palił papierosa, pił kawę. Ja tak głowę wystawił, o no to chodź ty ku, nie, bo on strasznie klął. Ja mówię, ja sam nie jestem, bo on by mnie tam zrugał. I on, a z kim jesteś? Ja mówię, tu z przewodniczącym rady, no zobaczył staruszka. No i pierwsze pytanie, co ten naczelnik, co on taki, czy on jest dobry? On mówi, tak, tak, no to
I on, nie pytając, mówi, kosztorys masz? Nie czytając tego kosztorysu, to był na kartkach dwóch formatu A4 w kratkę zrobiony długopisem, tylko wziął i od razu na rogu napisał Wydział Finansowy, dyrektor Kolasiński, przydzielić. 22 miliony. 22 miliony. Ile był roczny, ile wynosił roczny budżet wtedy? Gminy 12,5 miliona. I to była potężna kwota. To była potężna kwota. Dzisiaj trzeba organizować przetargi. Jest ustawa o zamówieniach publicznych. Nie musiałem. Ten czas jeszcze nie było ustawy o przetargach. Oczywiście, to były przetargi robione w bardzo szybkim tempie. No bo to nie mogło być tak na słuchawkę, chociaż na słuchawkę się załatwiało wykonawcą. Ale w ten czas nie za bardzo byli chętni, bo nie było materiałów, nie było wykonawców. Wykonawcy może i byli, ale tacy, no, powiedzmy sobie... Małe lokalne firmy. No i proszę pana, rozpoczęliśmy tą budowę. Zaangażowani wszyscy byli, od dzieci z przedszkola, bo najpierw zaoraliśmy łąkę, trzeba było wybrać kamienie, wygrabić te darnie, to młodzież robiła, nawet te kamyczki małe, te dzieci z przedszkola zbierały. Zrobiliśmy, najpierw najważniejsza była płyta, no bo gdzie te dożynki? Nie zdążyliśmy zdrenować, tylko żeśmy zorali, zabronowali i posialiśmy, żeby zdążyło się zazielenić do września. Pamiętam mieszankę owsa z jęczmieniem. Ale na zielono nie trzeba było malować. Tak, nie trzeba było malować na zielono, ale z tym jest później dalsze takie humorystyczne zdarzenie już w trakcie dożynek. No i proszę pana, zdążyliśmy tam uformować płytę, zdążyliśmy uformować, że tak powiem, miejsca do siedzenia, trybunę. Bolków nam robił takie płyty, drzewo na ławki, nie pamiętam skąd już było. No to szybko żeśmy to załatwiali. Pamiętam, że te płyty się rozsypywały, bo były jeszcze ciepłe. Prosto braliśmy z tej wytwórni. Ale udało się to załatwić. Trzeba było wybudować zaplecze socjalne. Budowaliśmy zaplecze socjalne, trzeba było wybudować, nie pamiętam, ileś ubikacji. I wszystko by było dobrze. Tylko miałem informację, że obok stadionu przechodzi nitka, rurociąg, wcześniej było gdzieś tam i to było zaznaczone na mapie, że studzienka jest tam, że można się podłączyć do tej studzienki. No i byłem przekonany, że zleciłem to mojej firmie PGKM-owi, żeby przyjechali, podłączyli wodę do budynku. Co się okazało? Tam nie było w tej studzience tej rury, nie było wody. No i jest piątek, w niedzielę jest impreza, tysiące ludzi. Co się będzie? To będzie hekatomba, bo te nieczystości tak będą wypływać. Wpadłem na pomysł, no bardzo śmieszny. Ja sam w to po prostu nie wiem, jak to mi się... Tam rosły dzikie porzeczki przy budynku. Poszedłem, wyłamałem taką różdżkę, odliczyłem 5 kroków od tego budynku i zacząłem udawać, że ja mam predyspozycję do ten. I wskazałem miejsce. Ja wiedziałem, że tam są tereny wodonośne, bo tam rów był, że tam musi być woda jakaś podskórna. I kazałem kopać. To się robotnicy pukali w czoło. I ku zdumieniu mojemu i tych robotników, na 3,5 metrach woda zaczęła tak buzować, że szybko żeśmy musieli kręgi sprowadzać z Jeleniej Góry. Założyliśmy kręgi, dwie studnie żeśmy tam w tym miejscu wybudowali. No oczywiście pompy były pływające i te studnie są do dzisiaj, te pompy pływające i zasilają ten cały obiekt socjalny. Tak to mniej więcej wyglądało. No i oczywiście dożynki, byłem gospodarzem tych dożynek, no władze były. Wojewódzkie Komitet Wojewódzki, ZSL, PZPR. Nawet mam zdjęcie gdzieś tu w samochodzie z tych dożynek. No dożynki się odbyłem i pamiętam, że było atrakcyjnie. To już nie tylko zespoły były. Pamiętam ludowe śpiewali piosenki o mnie, o myśliwych z Gruszkowa, taki słynny zespół, Karkonosze. To ja ich zakładałem, że tak powiem, pierwsze kroki, bo to się zaczęło od tego, że budowaliśmy drogę. Wojewoda dał mi pieniądze za tą drogę. Mówię, dziewczyny, musicie coś zaśpiewać, coś tego, akordeon tam, jak to na ten...
No i wojewodzie się to spodobało i mówi, a to nie mógłbyś z tego zespół, a ja miałem stroje, bo po rozwiązanej takiej grupy tanecznej z Bukowca, tam było technikum, miałem te stroje, ja im przekazałem i od tego się zaczęło, oni do tej pory działają, to już chyba ze 30 lat albo więcej. I bardzo udane były dożynki. I dożynki były udane, ale zaprosiłem tutaj znaną postać z Kowar, Parkitnego, rodzinę Parkitnych, bo oni mieli konie. Ja chciałem, żeby na te konie tam pobrykały, przez przeszkody poskakały. I Danek był moim przyjacielem, razem żeśmy polowali. No i Danek z tymi końmi przyjechał, na takim rączym, czarnym ogierze wpadł na ten stadion i się koń zapadł, bo nie było tego drenażu, a jeszcze troszeczkę popadało. To się ugrzązł ten koń. Pamiętam, ja drżałem, żeby te konie się nie potopiły tam, ale w końcu wszystko ten, bo tam bryczka musiała wjechać ze starostą też na ten stadion, ale jakoś wjechała tam, kolejne były, ale to się wszystko jakoś odbyło, a najgorzej to się czuły konie Danka. Danek też. Myślałem na tym ogierze, że się przewróci. No takie historie trochę były komiczne, ale udały się dożynki. Pamiętam, mam jeszcze medal z tych dożynek, bo żeśmy wybili te medale na tą okazję. Panie Stanisławie, kiedy pan przestał być naczelnikiem Wysłakowic? Dlaczego i jak? Co było potem? W 89 roku pod wpływem intryg knutych przez Komitet Gminny, a konkretnie była taka sekretarz, ona była bardzo, bardzo apodyktyczna. Ona jak wchodziła, ja popełniłem błąd, bo dałem jej siedzibę w urzędzie. Ona jak wchodziła, sekretarz komitetu, jak wchodziła do urzędu, ona się czuła tak, jakby była tam gospodarzem. Kurwa, co tu się dzieje, ten tam. I na pracowników, okrzaniała mi pracowników. Pracownicy się jej bali, a to były kobiety wystraszone. A ona taka była, my żeśmy na nią caryca mówili. I ja już jej miałem dosyć. I to było, przepraszam, tak, że w urzędzie gminy miała siedzibę partia polityczna. Tak. Jej przedstawicielka tam panoszyła się. Tak, panoszyła się. Ja nie miałem nic do powiedzenia. Nawet jak dożynki organizowaliśmy, ona chciała być gospodarzem. No jak to? Sekretarz partii, no kto jest gospodarzem? Co, dopięła swego i wygryzła pan. Tak. I ona no po prostu już się mściła. Ja jej kiedyś tam nawet powiedziałem, ja mówię, Irena, słuchaj, zawsze się możemy dogadać, ale jak ty coś chcesz, to powiedz, bo ja byłem w ten czas członkiem partii, to ty powiedz, to ty nie mów, że mi nakazujesz, tylko powiedz, ja mogę to zrobić, a ty powiedz, że to partia, że nasi towarzysze, to działający tam w organach władzy, no i tak dalej. Panie Stanisławie, ale można powiedzieć, że spadł pan na cztery łapy, bo w Urzędzie Wojewódzkim znalazł pan pracę, prawda? To znaczy, ja nie znalazłem, tylko wojewoda się dowiedział o tych intrygach, nawet wysłał przedstawiciela, żeby mnie bronić, dyrektora Wydziału KAT. Ja nie chciałem. I wojewoda, ten w imieniu wojewody powiedział, jeżeli wy go nie chcecie, to wojewoda od jutra go mianuje, zabiera go. No i tak to się stało. Ja zostałem zabrany z urzędu i zostałem mianowanym zastępcą dyrektora Wydziału Administracyjnego. To był duży wydział, bardzo odpowiedzialny, bo... Kiedy to było dokładnie? W 89 roku. W którym miesiącu mniej więcej? Wrześniu, bo ja zawsze we wrześniu zmieniałem pracę. Pytam o to dlatego, że to były bardzo ciekawe czasy. To był przełom społeczno-polityczny w Polsce. W czerwcu były pierwsze częściowo wolne wybory. Tak. Pan we wrześniu rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim pracę. Tak. Czyli był pan świadkiem tych ogromnych zmian tutaj na poziomie lokalnym. Jak to wyglądało? Proszę powiedzieć? Tak, ja sobie przypominam, jak pierwszy wojewoda, to notabene tu pochodził z Kowar, Jerzy Nalichowski. Przyszedł do urzędu i pamiętam, jak obejmował urząd, to już połowę urzędu dyrektorzy wydziałów sami porezygnowali, bo wiedzieli, że będzie czystka, ale nie to, że tego, tylko to byli działacze partyjni różni, dyrektorami byli. Wiedzieli, że to nie będzie po drodze im. Część już porezygnowała, część tam gdzieś na chorobowe. I zostało niewiele, między innymi ja.
I ja organizowałem spotkanie, pierwsze spotkanie wojewody z pracownikami. No to już poprosił wówczas panna Lichocki, żeby... A, przepraszam, przejechała pani z Urzędu Rady Ministrów, bo musiała go wprowadzić do urzędu. I nazwiska nie pamiętam. Stafowiakowa, coś takiego. I pamiętam, na sali konferencyjnej w urzędzie w ratuszu zebrała się grupa pozostałych dyrektorów. Wszedł panna Lichocki, pan Lachowicz, bo to był jego, miał być takim, to był radca prawny, działacz Solidarności. Starszy, tak, pan Lachowicz. I ona przedstawiła, że to jest kandydat, a Samol, że tak powiem, dziwne, nie zaprosili Samola, bo Samol liczył na to, że mu przekaże oficjalnie. Samola nie poproszono, Samol się schował u wicewojewody, zadzwonił tylko do mnie, żebym mu pensję przyniósł. Pamiętam, przyniosłem mu pensję, nawet pamiętam ile, nie wiem czy to, no on nie żyje, to mogę powiedzieć, 4,5 tysiąca wojewoda zarabiał. Średnia była wtedy, średnie wynagrodzenie mniej więcej.